Przyjaciela SKS Wigry Suwałki, przedsiębiorca, społecznik, zmarł mając zaledwie 40 lat, ale to dzięki niemu Wigry są dziś tutaj, gdzie są. Pamiętajmy o tym wrażliwym, pełnym pasji i zaangażowaniu człowieku. Proszę Państwa, uprzejma prośba do Państwa, wstańmy na chwilę, uczcimy pamięć Tomka Godelskiego bramami, bo uwielbiał brama na tym stadionie. Wielkie brama! Tomek Godelski, pamiętamy i pamiętać będziemy. Najlepszy sezon w Wigierze w sezonie i w Pana kariery. Serdecznie Państwa witamy na pomeczowej konferencji prasowej po kolejnym, ostatnim w tym sezonie meczu Nice pierwszej ligi. Wszystko wiemy, proszę Państwa, znamy i wyniki, i strzelców, to może po prostu przedstawię raz jeszcze trenerów. Trener gości pan Dariusz Fornalak. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I Artur Skowronek, trener gospodarzy. Panowie, prosimy o krótką ocenę tego spotkania. Zaczynamy tradycyjnie. Gratulacje oczywiście dla Artura, dla zespołu za lekcję, którą dzisiaj nam udzielili. Powiem tak, że przykro się patrzy na chorzowski ruch, który nie jest w stanie nawet skutecznie przeszkadzać. Przegrani głosu nie mają, możemy tylko przeprosić, ale tak na szybko, na gorąco, na pewno w tym składzie personalnym no już nigdy więcej się nie spotkamy. Także zmiany będą ogromne. Dziękuję sobie tam po krótku. Tyle. Serdecznie dziękujemy panie trenerze. Tak, bardzo serdecznie, widziałem sobie zdjęcia. Dzień dobry. Piłkarze dzisiaj postawili bardzo wyraźną pieczątkę w tym meczu. Mówię o kontekście całej pracy w tym sezonie.
Ja ogromnie gratuluję piłkarzom tego, co oni dokonali wraz z nami wszystkimi, myślę o sztabie szkoleniowym w tym roku. Była to dla mnie naprawdę ogromna przyjemność współpracować z tak fantastycznymi chłopakami. Wróżę im bardzo dużą karierę. Szczerze im tego życzę. Po prostu powiem dziękuję, bo jest mi bardzo trudne jakiekolwiek słowa. Dziękuję bardzo. Wam również, kibicom, wielkie dzięki. Jak to w piłce, różne rzeczy się dzieją bardzo dynamicznie, ale ja mam umowę z Wigrami i budujemy zespół. To ocena przyjdzie, tych chłopaków nie można głaskać, oni dostali dzisiaj kolejną szansę i naprawdę ją szanują. Jest w nich bardzo duża pokora i to jest na teraz najważniejsza sprawa. Ogromnie zadowolony, jestem zadowolony z tego, jak funkcjonowaliśmy jako zespół. Stworzyliśmy fantastyczny monolit, który grał w piłkę. I na tym nam bardzo zależało, żeby styl gry rodził nam po prostu punkty i z tego wszyscy czujemy ogromną satysfakcję.